Witajcie kochani. W dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć kilka słów na temat cebuli, na temat czosnku. Otóż osoby duchowe, które są w bhakti jodze, które chcą awansować duchowo, nie spożywają normalnie czosnku ani cebuli w jakiejkolwiek formie, ponieważ czosnek pobudza zmysły, a szczególnie dla mężczyzn, także nie jest zalecane jedzenie czosnku, jeżeli ktoś chce uprawiać bhakti jogę, jeżeli ktoś chce medytować, jeżeli ktoś chce awansować duchowo, to no niestety nie jest polecane jakby spożywanie czosnku, nie jest polecane jedzenie mięsa w formie kiełbasy z ubitej trzody chlewnej, czy jedzenie mięsa z cielaka, czy z krowy, no niestety nie jest polecane. Tak samo również cebuli. Cebula jest takim warzywem, które również pobudza wiele takich negatywnych procesów w organizmie, a szczególnie cebula, która jest jakby świeża, która nie jest gotowana. Niektóre choroby oczywiście można wyleczyć sokiem z cebuli, zmieszanym z miodem. Na przykład można stosować sok z cebuli i z miodem dla osób, które mają problemy z włosami. Można masować właśnie ten sok i masowywać ten sok w głowę, w daną osobę. I wówczas jakby to pobudzi cebulki włosowe i te włosy będą lepsze. Ale dla osób, które rzeczywiście chcą awansować duchowo, osób, które rzeczywiście chcą dążyć w stronę awansu duchowego, w stronę najwyższej osoby Boga, które chcą się wyzwolić w tym życiu z tej materii, z przyzwyczajeń do tych rzeczy materialnych, no to nie jest polecane jedzenie cebuli ani czosnku. Wyjątek jest w momentach, kiedy jesteśmy tutaj w Europie i tak naprawdę w Europie jest o wiele więcej bakterii, jak w Indiach w tej chwili. Chociaż w Indiach też jest dużo bakterii, ale tutaj po prostu w Europie też jest dużo bakterii w tej chwili. Tym bardziej, że mieszają się wszelkiego rodzaju rasy, wszelkiego rodzaju kultury, właśnie czy to Londyn, czy to z Niemcy. Właśnie w tych krajach się bardzo dużo ludzi miesza. W związku z tym profilaktycznie można stosować jeden ząbek czosnku, jeżeli jest okres zimowy, i zjeść. Także po prostu nic nam się nie stanie, nie bądźmy fanatykami. Jeżeli trzeba używać czosnku, czy to w celach profilaktycznych do leczenia naszych uszu, ja dodam, że istnieje system też wkładania kawałków czosnku do ucha, jeżeli ucho boli, jeżeli ucho ma jakieś problemy. Także w naszym życiu przede wszystkim musimy być elastyczni. Elastyczni znaczy się praktyczni. Praktyczni to znaczy się wykorzystywać w danym momencie, który jest tak naprawdę istotny, pewne rzeczy do tego, by być zdrowym, by być osobą zdrową. Ale tak naprawdę, jeżeli chcemy awansować duchowo, to te rzeczy typu mięso, typu cebula, czosnek, no to musimy niestety odrzucić. Bo jeżeli nie, no to po prostu będą nam przeszkadzać w naszym awansie duchowym. Nie tylko dieta jest ważna dla awansu duchowego, jak również asocjacja z osobami, z którymi jesteśmy. Jeżeli osoby, które są alkoholikami, są przy nas, osoby jedzące mięso są przy nas, w naszym kręgu, z którym się stykamy na co dzień, no po prostu te wibracje od tych ludzi będziemy jakby przejmować. Dlatego bardzo istotnym jest to nie tylko dieta, którą, że zjadamy właśnie tam cebulę, ten czosnek, ale również z jakimi osobami się spotykamy. I te osoby również nas będą jakby w jakiś sposób mentalnie oddziaływać na nas. Ich jakby myślokształty, ich aura, działanie tych osób, to wszystko się składa do jakby wykresu ich bioaury, ich biopola. No i to biopole, drodzy kochani, na nas będzie niestety działać. Dlatego bardzo istotne jest to, żeby mieć asocjacje z dobrymi ludźmi. Jeżeli tak naprawdę chcecie awansować duchowo, jeżeli tak naprawdę chcecie zrobić jakiś postęp duchowy, tak jak moja przyjaciółka w Arizonie, która się udaje do potoków, kąpi się w zimnej wodzie, obejmuje drzewa, medytuje pod drzewami, chodzi do lasu, no to właśnie takie jakby przebywanie w naturze no, pomaga zdobyć pewną dawkę, pewną energię praniczną. Dzięki tej pranie
będzie ta osoba mogła mieć energię na funkcjonowanie w prawidłowy sposób. Ja dodam, że tym wyżej jesteśmy, tym powietrze jest więcej czyste. Także te 3000 metrów, co ma moja znajoma w Arizonie, to jest w perfekcji, ponieważ tam powietrze jest czyste, tam jest las, tam jest natura, tam są zwierzęta. To jest właśnie taki jakby specjalny klimat, gdzie dana osoba tak naprawdę może awansować w takiej atmosferze ciszy, spokoju i kontaktu z naturą. Właśnie w takiej atmosferze dana osoba może awansować. Nie w mieście, które jest w gunie pasji, które jest pełne samochodów, hałasu i maszyn pracujących na ulicy. Także jak najbardziej polecam udanie się na wieś, czy w góry, czy do domu jakiegoś, który mamy gdzieś w górach, w lesie. Tam w tym spokoju, w tej ciszy nasz umysł funkcjonuje zupełnie inaczej, jak w zatłoczonym mieście, gdzie tylko jest stres, gdzie tylko jest po prostu jakby szybkość działania, gdzie po prostu wszystko chcemy zrobić jak najbardziej szybciej, jak najszybciej, iść do pracy jak najszybciej, wrócić z pracy jak najszybciej do domu, by znowu zająć się naszymi obowiązkami w domu. Także jak najbardziej polecam kontakt dla osób zaawansowanych duchowo właśnie z naturą. I tam, gdzie, drodzy kochani, właśnie w naturze możecie znaleźć swoją duszę, odnaleźć się własne ja, które jest własną jaźń, która jest w waszym sercu. To właśnie to jest taki komentarz, by zacząć awansować duchowo, by odrzucić właśnie jedzenie czosnku, cebuli, takich rzeczy, które po prostu nas jakby pobudzają. Do tych rzeczy również doliczam kawę, ponieważ kawa nie jest dobra dla duchowego zaawansowania. Polecam natomiast spożywanie pewnych ilości kakao, kakao naturalne, ponieważ kakao naturalne pobudza szyszynkę, jak również pietruszka świeża również pobudza szyszynkę i też pomoże wam, by awansować duchowo. Drodzy kochani, na linku pod YouTube możecie zakupić nasz aronit, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Także ja dziękuję państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie tutaj z Teneryfy i do widzenia.